Zaczął nam pruszyć śnieżek, pogoda słaba, jak widać. Niebo zachmurzone, Piotrek poszedł z Nukusiem, to już go nie ma godzinę. Max jest u dziewczyny, a Aleksandruś przed chwilką wstał. Wyspałeś się? Tak. Super. Dzisiaj przychodzi do ciebie Janik. No. O której? Po pierwszej. A to jeszcze trochę masz czasu. Fajnie. Co będziecie robić? Karty? No. Pogracie? Tak. Super. Jak było na spacerku? Cześć, ale było normalnie jazda na całego. Padał taki śnieg drobniutki, ale taki drobny, zamarznięty, cały twarz mi się wbił, aż mam twarz czerwono. Normalnie pół drogi musiałem z zamkniętymi oczami iść, bo nie dało się iść. Ludzi zero, dwóch ludzi tylko spotkałem. A Nukusz pod prysznicem siedzi. Tak, on cały brudny, błoto takie. Teraz fajny śnieg zaczął padać, bo takie duże płatki takie gdzieś centymetrowe. Jak ja szedłem, to takie milimetrowe zamarznięte. Okropne. No to się rozbieraj, rozgrzejesz cały się, mokry napijesz jestem. Się cały. Ciepłej herbatki albo kawki. Herbatki się napiję. Kawki jeszcze nie piłem dzisiaj, no faktycznie. No to może kawki się napiję. Kupiłam kubek amerykański i właśnie robię w nim pierwszą kawkę. Ciekawe, jak będzie smakować. Nie wiem, czy tak macie, ale mi z każdego kubka kawa smakuje inaczej. Pachnie pięknie, ale kubek nie jest pełny. Troszkę za duży. Ale kubek jest mega. A dzisiaj na obiad będziemy mieć bataty. Są to bataty pokrojone, jak widzicie, na frytki. Oczywiście pokroił je Piotruś, mój kochany mężuś. A ja w tym czasie opublikowałam filmik, w którym bierze udział Magda Gessler. Wiecie, w cudzysłowie bierze udział. Jest to filmik z Wigilii, więc jeśli nie widzieliście, to zapraszam. A upieczone bataty pokażę Wam za jakiś czas. Do frytek będą pyszne kotlety de volaille. I suróweczka do tego będzie, sobóreczka z rzodkiewki i przypraw. Szczypiorek tam też jest i dynka. Także w samo zdrowie. I tak się prezentuje gotowy obiadek. Pysznie upieczone fryteczki. Dosłownie 20 minut w piekarniku i gotowe. Samo zdrowie na talerzu. Patrzcie, jak idealnie wypieczone jest mięsko. I serek wypływa. Przepyszny jest ten de volaille. Przepyszny. Jedziemy po Maxa i Piotrek odśnieża samochód, bo zaczął sypać śnieg. Myślę, że troszkę coś widać. Ten śnieg jest taki mega drobny. Naprawdę, i taka jest delikatna pokrywa tego śniegu. Nie jest taki gruby, jak wcześniej padał. Ale ostatnio była wiosna, pokazywałam Wam właśnie na filmiku, jak byłam na spacerku i cieplutko było. To dzisiaj jest naprawdę zimno. Zimno i śnieżnie. Taka na razie niefajna pogoda. Pochmurno było ogólnie. Zobaczymy, jak będzie jutro. Wychodzimy z Lidla. Tutaj widać lepiej, jak śnieg sypie. Ojejku, ale w twarz naprawdę uderza. Jest taki drobny i taki zimny. Patrzcie, świeżo napadał. Widać. Zrobiliśmy małe zakupy. Takie potrzebne rzeczy, bo wczoraj byliśmy na zakupach, także nic takiego specjalnego. A, siadam do samochodu, Piotrek spakuje, bo zamarzam, po prostu zamarzam. Szybkie zakupy ogarnięte i jedziemy po Maxia do Larysy. Ciekawe jak tam, ciekawe jak nowy piesek Larysy, szczeniaczek. Mamy jeszcze trochę czasu, więc nie wiem, bo jest za 10.20, a mamy być 15 po. On chciał o 8:30, ale wyperswadowałam, że jednak nie. Idzie mój mąż. Siema. 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 Odśnieża. Byliśmy dosłownie 10 minut w sklepie i cały samochód zaśnieżony, także sypie mocno. Co widać? Ale zimno. Do naszych bałwanek. Oh. Zimno, nie? Zimno, zimno. Mm. Ach, rękaźnie się zrobimy jakieś obrotówki. Nie. Yeah. Jak obrotówki? Wiecie co, mój mąż jest szalony, serio. Ale się w głowie kręci.
samochód wjechał i nie udało się zdjąć oplutówki. No a ja przełączyłam kamerkę. Wydawało się, że już nikt nie przyjedzie. A widzisz? Jeszcze na ostatnią chwilę. A jeszcze 9 minut, także... No i Max nie czeka na nas. Biegnie Max, nasz szanowny jaśnie pan. Czekamy 5 minut już. 5? 5, cześć. Siema, jak 5 minut? No, 17 po byliśmy, a jest... 20. No, 4 minuty. 21. Bardzo trudna trasa do domu. Śnieżyca, mróz, wszystko zamarza. Jest bardzo niebezpiecznie. I same góry wokół. No tak właśnie wygląda piesek Larysy. Drugie zdjęcie. Nie wiem, czy tu cokolwiek widać. Wow! Poszalałeś. Ta ostatnia chyba najlepsza wyszła. Przód napęd to ciężko. I mało moc. Nieźle. Szaleliśmy pod penem. Wow. Fajnie było? Wypas. Jeszcze jedziemy? O ja! Trzymajcie się, ja nie mam pasa. Trzymajcie się zdjęcie. Boże! Jezus, jedziemy do domu. Aleksandruś, myśli, gdzie oni są? Masz szoku. Myśmy kiedyś z tatą jeszcze za młodu, to tak mega szalali. Wiem, z BM-ką. Tak, co zima, to jeździliśmy. Wow. No właśnie, wspomniałeś o BM-ce, to może pokażę filmik, jak nie? Tak. Zobaczymy. Fajnie było! Jeszcze chyba z 10 lat temu to było, nie? Albo i więcej. Maksie mały był. Mój mężuś właśnie tutaj szykuje sałateczki owocowe. Dla nas trzy tutaj salaterki i sobie do pracy. Jeszcze te truskaweczki będą. Jeszcze tam kiwi, bananek, tak? Tak. Pomarańczka. Same smakołyki. Sorki za dźwięki, ale zmywarka chodzi. Także wygląda smakowicie. Dzisiaj będzie sałatka owocowa. Wczoraj też była. Wczoraj też była i jeszcze będzie do tego miód. Miodu damy. O, no to super, zdrowo, nie? Tak. No, po takich batatach dzisiaj to fajnie będzie zjeść takiego coś kwaskowatego. Bo tak. Bataty są słodkie. Owocowe dopełnienie. Tak, dokładnie. Witaminowa bomba, jak to się mówi. A teraz powiem wam, że trafiło nam się w Lidlu pomarańcze. Dosyć dobre w tym okresie mają pomarańcze. Soczyste, bezpestkowe. No to świetnie. No to sobie tutaj rób, nie przeszkadzam, ja zrobię kakao chłopakom. Dobre. I taką mam przepyszną sałateczkę owocową. Piotrek się spisał. Siedzimy właśnie i oglądamy film. 365 dni. Fajny.